Ogromnym sercem wykazały się członkinie koła gospodyń wiejskich Storzeńca, które zaangażowały się w pomoc w zbieraniu pieniędzy dla Wojtka Chowisa z Galewic. Ich akcje włączyli się również pozostali mieszkańcy wsi oraz gminy, powiatu, a nawet osoby z ościennych województw. Oficjalne podsumowanie odbyło się w poniedziałek 8 czerwca w Torzeńcu. To właśnie tego dnia przed domem pani Emilii Baraniak, która była pomysłodawczynią akcji, można było zobaczyć ponad tonę zebranych nakrętek. Drugie tyle mieli również dostarczyć mieszkańcy Komorowa. Okres koronawirusa sprawił, że zostaliśmy zamknięci w domu. Też mam niepełnosprawne dziecko, więc jak usłyszałam, że jest lek dla Wojtka, gdyby był dla mojej Magdy, też bym zbierała. Chciałam pomóc. Jak się okazało, była to pierwsza tego typu akcja organizowana przez tutejsze KGW, która zakończyła się ogromnym powodzeniem. Wstawiłam w nocy, bo czuwam przy swojej córce, na mojego Facebooka, a że jestem administratorem KGW Torzeniec, wstawiłam też na stronę Torzeniec. Następnego dnia do przewodniczącej telefon, że słuchaj Renatka, jest taka sprawa, Wojtuś potrzebuje 9 milionów, włączamy się, tylko Emilia musisz to poprowadzić, bo ja już mam dużo spraw na głowie. Ja mówię, no nie ma sprawy, mówię, zwołam dziewczyny, będziemy działać. No i tak to się zaczęło. Same nakrętki to nie wszystko, bo zebrano również ponad 2 tony złomu, panie piekły ciasta, a w ostatnich dniach zorganizowano nawet bazarek, gdzie sprzedawane były ubrania i inne rzeczy domowego użytku. Oczywiście cały dochód przeznaczono na leczenie mającego zaledwie 18 miesięcy Wojtusia Chowisa, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. 8 czerwca w Torzeńcu mieszkańcy świętowali nie tylko duże zainteresowanie akcją, ale i fakt, że udało się zebrać całe 9 milionów na niezbędny do życia lek. Sam wkład mieszkańców Torzeńca to około 5 tysięcy złotych, jednak kwota ta po ostatecznym zliczeniu będzie znacznie większa. Pani Emilia się bardzo w to zaangażowała, nie? W te grosiki zbierają i zbierali te nakrętki. No i jeździ, no naprawdę. Słowa uznania. Dumna z postawy mieszkańców jest także wójt gminy. Cieszę się ogromnie, że jest w naszym społeczeństwie jeszcze dużo wrażliwości, dużo empatii i dużo zrozumienia, bo szanowni państwo, gdyby nie to ludzkie, zwykłe odczucie, potrzeba pomocy drugiej osoby, nie udałoby nam się tych pieniążków zebrać. Z racji tej, że udało się zebrać potrzebną kwotę 9 milionów, pieniądze z akcji zorganizowanej przez Emilię Baraniak zostaną przeznaczone na rehabilitację Wojtusia. Razem dla Wojtusia!